ani polityka dopłacania na dziecko, ani nawet powszechnie dostępne instytucje opieki dziennej, czyli żłobki, przedszkola w takich krajach jak Austria czy Niemcy de facto nie zadziałały, czyli właściwie w Niemczech akurat polityka... pierwszy chyba rok też był taki, kiedy mieli przyrost. Ale pierwszy ale rok to było tak samo było z 12-miesięcznym urlopem Tuska, tak zwanym, to nie znaczy, że tego nie warto robić, bo tylko, warto. Oczywiście, ale w pewnym sensie widzimy, że ta polityka płacenia za 500+, to jest tylko taka łata. To nie jest żaden pomysł ogólny, to jest taka łata. Powiedziałabym wręcz, że to jest taka modernizacja na miarę najgorszych pomysłów Platformy Obywatelskiej. To znaczy, zamiast zrobić taki całościowy pomysł, strategię, to się po prostu nakleja łatę. Ale akurat za rządu Platformy 2020, Obywatelskiej przybyło kilkakrotnie żłobków i przedszkoli. Znaczy, zdecydowanie powiększyła się liczba ich. No, ewidentnie. Tak, ale problem nie przedszkoli, został. Tak? Żłobków nie za bardzo. Znaczy, ta sytuacja ze żłobkami jest nadal bardzo, bardzo niedobra. Oczywiście problem nie został rozwiązany.